Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym wiąż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tym razem widzimy się pod polem mokotowskim, ale o konkretach i paru szczegółach opowie jak zawsze Jakub Sykut. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy polu mokotowskim, którego modernizacja ma rozpocząć się już niedługo. Powstanie tutaj dużo więcej zieleni. Zostaną zasadzone krzewy oraz drzewa. Stawy zostaną rozbetonowane. Modernizacja ma zakończyć się pod koniec 2022 roku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, trochę się tu będzie działo i to już w najbliższym czasie. Prace rozpoczęły się tutaj faktycznie przy przebudowie już we wrześniu, na przełomie września i października. Ale dobrze, może o konkretach, co tu właściwie zostanie zmienione? Pole Mokotowskie raczej sądzę, że każda osoba, która mieszka w Warszawie, dobrze kojarzy. Dobre miejsce. Dosyć jeden z większych parków w Warszawie, zlokalizowanych w miarę też w centrum, bo obok stacji metro Politechnika i metro Pole Mokotowskie, jak sama nazwa stacji wskazuje, jest bezpośrednio obok Pola Mokotowskiego, chociaż z Politechniki też jest dosyć ładne dojście. Mamy też przecinającą Aleję Niepodległości, która tnie nam całe pole mokotowskie na dwie części, dzięki czemu czasami niech tutaj sobie mówią faktycznie pola mokotowskie, ale to cały czas jest pole mokotowskie. No i dosyć duży też system tej ścieżek rowerowych wraz z kładką obok Biblioteki Narodowej, gdzie mamy faktycznie też przystanek tramwajowy dostępny tylko i wyłącznie z kładki, no i sama Biblioteka Narodowa jest tutaj też obok. Mamy też tutaj dosyć dużą ilość chodników, tego jest naprawdę dużo. Niestety duża część z nich no jest asfaltowa, smołowa, nie jest to nic faktycznie naturalnego, dzięki czemu gleba mogłaby sobie spokojnie tutaj odżywać. No i jest tutaj parę stawów, trochę wody, jest też Skra Warszawa, niedaleko, o której Sykut powie więcej w ciekawostce. No i tak to mniej więcej wygląda. Ale co tu się właściwie zmieni? Co tu będzie nowego? No dosyć dużo się zmieni. Po pierwsze będzie odbetonowanie stawów. Po pierwsze zostanie odbetonowany główny staw pola mokotowskiego i całkowicie się zmieni, nie do poznania. Tutaj macie schemat, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Nowa odsłona parku. Będzie ogrodzenie, nie do końca rozumiem o co chodzi, ale rozumiem, że może będzie po prostu w całości to ogrodzone. Zgodnie z nową przebudową faktycznie powstanie dosyć duża część nowych tras wodnych i woda faktycznie będzie inaczej trochę płynąć niż aktualnie. Ponadto mogę wam tutaj powiedzieć szczególnie mniej więcej co tu będzie. Jest to przetarg, wygrała to firma Inmel we współpracy z pracownią Palmet. Będą to budować tutaj, przebudowywać. Inwestycja będzie kosztować 39,6 miliona polskiego golda. No i tak, pierwszy etap modernizacji pola mokotowskiej uwzględnia elementy dofinansowania unijnego, takie jak stworzenie nowego, naturalnego układu wodnego parku, czyli to co mówiłem, zagospodarowanie terenu po dawnej bazie MPO, to będzie całkowita nowość, stworzenie pełni zieleni, miejsc rekreacji i stref wejściowych. Pojawią się również nowe siłownie plenerowe, toalety publiczne i elementy małej architektury. Także trochę tego będzie. Dodatkowo w ramach odrębnej inwestycji zostanie przeprowadzony remont domków fińskich, w tym domu Ryszarda Kapuścińskiego, które docelowo staną się miejscem aktywności kulturalnej i społecznej nawiązującym do literatury, faktu. Także trochę tej nowości. Oczywiście cały park będzie ekologiczny, naturalny, żeby jak najlepiej klimat mógł się tutaj odradzać. No, w dużym skrócie cuda ogłaszają. Ścieżki rowerowe raczej domyślam się, że zostaną w całości takie, jak teraz są poukładane. Może rondo w środku pola mokotowskiego faktycznie będzie trochę lepiej oznakowane, bo to jest jedno z nielicznych rond rowerowych. No i tak, na okres przebudowy, która już faktycznie trwa, macie te zdjęcia z zimy, to są faktycznie z paru dni temu. I no tak, trochę się tutaj dzieje, jest bardzo zimno, jak latałem, to faktycznie szybko musiałem lądować, bo już moje palce wzywały o pomstę. Natomiast co faktycznie się aktualnie dzieje, no to faktycznie powoli już jest niszczony ten stary beton jeziorka, no bo wiemy, stawu, no bo dobrze wiemy, że teraz zimą tam raczej żadnej wody nie ma, no bo po prostu
względy techniczne w wodzie nie pozwalają być w takich miejscach zimą, żeby jakiś lód nie powstał i nie dosadziło czegoś. To wszystko jest oczywiście bez wody w miarę możliwości. Wiadomo, że jak pada deszcz, tam jakaś woda wleci, no ale żeby to było lepiej. Oczywiście podczas śniegu prace są całkowicie wstrzymane, ponieważ w umowie zawsze jest zazwyczaj wpisane, że okres zimowy, czyli 3 miesiące, nie są wliczane do faktycznej budowy. Koniec budowy ma nastąpić pod koniec przyszłego roku, czyli 2022 roku, chociaż pewnie część z Was już ten film pewnie ogląda w nowym roku, czyli do końca 2022 roku. Będzie koniec przebudowy pierwszego etapu. Później pewnie będą jeszcze kolejne inwestycje, kolejne zmiany i mam nadzieję, że faktycznie te pole mokotowskie się przerodzi w trochę nowsze i lepsze miejsce, bo to jak aktualnie wygląda, nie mam nic do tego, ale mogłoby być trochę lepiej, nowocześniej i trochę bardziej naturalnie, bo to jest taki po prostu park. A jakby tutaj jeszcze coś zakomponować, to żeby to jeszcze przepięknie wyglądało, to faktycznie byłoby to całkiem nieźle. Dobrze, i teraz tak, no musi być zawsze ciekawostka, więc łączymy się z Sykutem. W trakcie modernizacji pola mokotowskiego rozpocznie się również przebudowa stadionu Skra Warszawa. Najciekawsze jest to, że wszyscy dobrze wiemy, jak on aktualnie wygląda, ale na załączonych zdjęciach z drona możemy zobaczyć, jak niesamowicie wygląda zimą. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, w zimowym klimacie, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, Skra Warszawa o wiele lepiej wygląda zimą. Jak ja latam tutaj dronem, to faktycznie to o wiele ładniej wygląda zimą, bo nic nie widać po prostu z tej ruiny. Oczywiście z powietrza to lepiej wygląda, bo z dołu jak się patrzy, to cały czas tam można zobaczyć te niektóre mury, ale Skra Warszawa też jest również już powoli tam przebudowana. I z tego co pamiętam, cały ten kompleks z Skrą Warszawa, pole mokotowskie i tak dalej tu będzie połączone i wtedy to będzie dopiero jeden wielki, ładny, otwarty park. To podobnie jak teraz będzie też przebudowany stadion Polonia, który całkowicie się zmieni i będzie przestrzenią bardziej otwartą na ludzi i osoby. Jedną ciekawostkę jeszcze powiem na sam koniec, to jest to, że pomijając to, iż w jednej części jest wentylatornia metra na terenie pola mokotowskiego, gdzie jest trochę też części technicznej, dosyć dużo jej jest, oraz jak było tego mało, tam są też tory odstawcze, to mamy drugą część też komunikacyjną, a mianowicie po drugiej stronie, czyli po stronie południowo-zachodniej, ma powstać torowisko tramwajowe w polu mokotowskim. Faktycznie przez pole mokotowskie będzie jechać tramwaj, raczej nie będzie wjeżdżać zbyt dużo, po prostu będzie jechać wzdłuż ulicy Józefa i Jana Rostalińskich. Ale to nie zmienia faktu, że i tak faktycznie będzie się tutaj to jechać. Oczywiście to będzie przedłużenie trasy tramwajowej od pętli Banacha, gdzie będzie ten tramwaj tutaj przyjechać i łączyć się dalej z torowiskiem tramwajowym bezpośrednio na Rakowieckiej. I to jest też część inwestycji związanych z budową tramwaju na Wilanów. Jednakże kiedy torowisko powstanie, nie wiem i niestety tego się nie jestem w stanie domyśleć, bo ta inwestycja, jak parę części inwestycji w tramwajowych w Warszawie, została odsunięta. Jednakże domyślam się, że te połączenie byłoby kluczowe dla linii na przykład tutaj 33, gdyż wtedy ta linia tramwajowa mogłaby jechać bezpośrednio od aktualnej pętli Kielecka, jechać przez pole mokotowskie, przez pętlę Banacha i kończyć swój bieg aktualnie pod Dworcem Zachodnim, gdzie też niedługo będzie budowane połączenie. Także sądzę, że to byłaby dosyć ciekawa trasa, tym bardziej, że pętla Kielecka nie jest zbyt duża, jakby tramwaj stąd dojechał w taki sposób poprzeczny, łącząc metropole mokotowskie z Dworcem Zachodnim, to byłoby naprawdę dosyć niezła i niezwykła rewolucja. Dobrze, to było na tyle z tego materiału. Zdjęć wam miałem mało, więc pewnie część z nich mogliście już widzieć dwa razy. Jeśli ten materiał wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów a propos pola mokotowskiego i innych inwestycji w Warszawie, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Pole mokotowskie będziemy odwiedzać z Sykutem prawdopodobnie co około 2 miesiące, jak się tutaj coś będzie więcej zmieniać. Podobnie jak przebudowę ronda Dymowskiego oraz plac Pięciu Rogów. Także trochę się tutaj będzie tego działo, ale spokojnie, z takich inwestycji w Warszawie jeszcze niedługo rozpocznie się budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę z bulwarów na Pragę, którą też będziemy w miarę możliwości dość często wam pokazywać. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro będzie mniejsze z tym i życzenia noworoczne, a dzisiejszy odcinek, chociaż miał być zupełnie w innym momencie, jednak udało mi się go nagrać tego samego dnia, kiedy wy to oglądacie. Do zobaczenia. Cześć!